Janina Podgórna, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej. Jasiu, jesteś szefem towarzystwa od 2008 roku. I od tego czasu jako szef nadzorujesz, że tak powiem, współpracę z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Czechach. Tam było wiele wydarzeń. Czy jest jakieś takie szczególne, które utkwiło Ci w pamięci, które wywarło na Tobie duży wpływ? Opowiedz nam o tym. Może wrócę do samego początku, z tego względu, że jak zostałam wybrana w 2008 roku, to poza mną było przygotowywane 35-lecie współpracy Grodkowa ze Skrzeczoniem, o którym to jubileuszu ja w ogóle nie wiedziałam. Zostałam wybrana na prezesa w połowie września, a to wydarzenie jubileuszowe miało miejsce w październiku. I zostałam poproszona na to wydarzenie. Oczywiście z duszą na ramieniu szłam. Weszłam do gabinetu Staszka Wieczorka. Staszka znałam, dlatego że szkoła, którą prowadziłam, wszystkie uroczystości miała w Domu Kultury, więc te kontakty ze Staszkiem były bardzo dobre. Wchodzę do gabinetu, widzę super przystojnego faceta. Staszek mi przedstawia, że to jest prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ze Skrzeczonia. Był to Boguś Czapek. Czapek sobie coś tam zażartował pod moim adresem. Oczywiście jeszcze bardziej się spieszyłam. Ale to jeszcze nie był koniec. Najgorsze to było podczas uroczystości. Nikt mi nie powiedział o tym, że mam zabrać głos. Oczywiście głos zabierała z ramienia towarzystwa Rysia Krokowa, ona wtedy pełniła funkcję chyba wiceprezesa. No ale ktoś prowadzący, a teraz głos zabierze pani Podgórna. Pani Podgórna wyszła na środek i co? Niewiele miała do powiedzenia, w związku z tym ograniczyła się tylko do życzeń i miłego pobytu, no i oczywiście złożyłam tam jakieś życzenia z okazji jubileuszu. No i od tej pory pomyślałam sobie, kurczę, ja nic o tej współpracy nie wiem z Czechami, bo na tamtym etapie nie wiedziałam. W związku z tym, jak już parę razy mówiłam, odrobiłam lekcję historii o Polakach zza Olzia i to zadanie, współpraca z Polakami tam zamieszkałymi, stało się zadaniem priorytetowym. Towarzystwa. W tamtym czasie też nie było takiej łączności, jeśli chodzi o internet. W związku z tym takim nośnikiem informacji była gazeta. I ci, którzy reaktywowali, wznawiali po kilku latach tą gazetę grodkowską, to w mojej ocenie zrobili bardzo dobrą rzecz, dlatego że Czesi pisali do gazety grodkowskiej, myśmy pisali o Czechach w gazecie grodkowskiej, ponadto Polacy tam zza Olzia przysłali bardzo dużo artykułów, mieli tam takie czasopismo Zwrot i też przysyłali do nas, w związku z tym myśmy na bieżąco wiedzieli, co się u nich dzieje i co się u nas dzieje. To taki był początek. No ale później ta praca bardzo intensywnie. A później dowiedziałam się, bo przecież ja musiałam wnikać w to, co było, bo Józef Kośla zmarł, po jego śmierci trzeba było się dogrzebać do wszystkich tych materiałów. W związku z tym dowiedziałam się, że w 2005 roku zostało zawarte porozumienie między naszym towarzystwem a miejscowym kołem PZKO przy wsparciu władz obu miast. I miasta miały wspierać w realizacji projektów. I to był rok 2009. I w związku z tym porozmawiałam z panią z gminy, czy jest coś takiego jak realizacja zadań publicznych. Pani mi powiedziała, że tak. W związku z tym, myśmy po swojej stronie przez te wszystkie lata
pisali zadania publiczne od 2009 do dzisiaj. Co roku zadanie, w którym to zadaniu było zaplanowany ich pobyt u nas i nasz ewentualnie wyjazd do nich. I oni tak samo mieli wsparcie. Wszystkie te wizyty, które tam się u nich odbywały, to były to wizyty właśnie w ramach projektów. Ale słuchajcie, nie tylko projekty żeśmy realizowali. Oni byli tutaj do nas zapraszani także na święta, jubileusze, święta niepodległości, pamiętam, to było całkiem niedawno, na ostatni jubileusz, ten, który był. Były także organizowane wycieczki w większym gronie. Jechaliśmy do nich. Oczywiście wszystko się to wiązało z tym, że to trzeba było pokryć taką wycieczkę, bo to na to nie było po prostu pieniędzy. Także wspólnie zrealizowaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo zadań. Nie będę ich tu wymieniała, bo gdybym zaczęła wymieniać, trwałoby to po prostu bardzo długo. Niemniej jednak ta współpraca była bardzo owocna przez te wiele lat. Myśmy poznali nie tylko ich, ale poznaliśmy kawał obecnej Republiki Czeskiej. Tak samo oni tutaj wybierali się na wycieczki w Polsce.